5 złotych rybak, 1958 rok, sprzedał się za 7600 zł. A więc cześć, witajcie, słuchajcie, 7600 zł za 5 złotych rybak, 1958 rok. Oczywiście tam były pewne szczegóły, ponieważ ta ósemka końcowa była to ta druga wersja, czyli tak zwany bałwanek, już Wam wytłumaczę w dalszym ciągu filmu. Ósemka wąska i bałwanek, czyli szeroka ósemka. Slab był NGC MS65, czyli ideał praktycznie monety rybak, mimo że 65 to jest teoretycznie niższa nota, ale monety potrafią w tej numeracji 65, w tej ocenie być bardzo piękne. I tutaj mamy awers tej monety, orzełek bez korony. Kiedyś nawet mówiono rewers, ponieważ orzełek ma być z koroną. Wtedy to jest awers. Słuchajcie, mniejsza o to. Tutaj ósemka jest wąska na tym filmiku. Bałwanek to jest ósemka szeroka. Nie posiadam takiej monety. Kiedyś nagrałem film o dwóch różnych ósemkach, natomiast były to te same wąskie ósemki. Tutaj jest wąska i słuchajcie, jeżeli macie taką zniszczoną nawet monetę, bardzo zajechaną, to widziałem na Allegro ostatnimi czasy, sprzedaje się po 20 zł. Ósemka wąska zniszczona, od 20 do 30 taniej nie kupicie. Nawet zniszczone egzemplarze. Bardzo niski nakład tej monety był. Bałwanek nie wiadomo. Słuchajcie, jaki nakład. 7600 w NGC. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. NGC są to takie pudełeczka, jak ktoś jeszcze nie wie, a są tacy ludzie. To są takie hermetyczne pudełeczka wyceniane przez specjalistów renomowanej firmy, znających się. Ocena tu jest MS64 na pudełku, bo to jest slab z innej monety. Natomiast tam było 65. Jest to renomowana firma, akceptowalna na całym świecie. NGC, NGC po polsku można powiedzieć. Bardzo poszukiwana. Dodatkowej wartości tej monety dodają różnego rodzaju destrukty, jak na przykład tu na monecie z 58 roku jest widoczne słoneczko, tak zwane między dłonią a tułowiem, są takie paseczki, już Wam tutaj robię przybliżenie, jest to tak zwane słoneczko, no i wartość monety wtedy idzie do góry. Są jeszcze różnego rodzaju inne destrukty typu trawka, powiększony duch bądź skrętka. Jeżeli wszystko należy oglądnąć monetę, bo może to stanowić większą wartość i już nie będzie 20 zł 30 ze zniszczonej, a na przykład 50 i więcej. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Ta przepiękna moneta 5 zł z rybakiem ciągle nas zaskakuje. Mamy luty 2022, cena 7600. Trzymajcie się, do następnego. Hej!